Cześć, dzień dobry, witajcie. Dzisiejszy odcinek podcastowy, kolejny odcinek podcastowy, czyli ten odcinek, który możecie słuchać, ale niekoniecznie musicie oglądać. Chyba że chcecie mi towarzyszyć tutaj na trasie, na autostradzie, no to zapraszam bardzo chętnie. Dzisiaj, jak już widzieliście, zresztą klikając na ten film, temat elektryk w bloku, czy właściwie samochód elektryczny dla mieszkańca bloku. Ja byłem takim przykładem, bo już w bloku nie mieszkam, ale jeździłem i jeżdżę nadal elektrykami, ale tą kombinację elektryk plus mieszkanie w bloku to trwało u mnie prawie 4 lata, bo od niedawna już nie mieszkam w mieszkaniu. Nie miałem kompletnie dostępu do gniazdka, do jakiegoś miejsca parkingowego wydzielonego, gdzie mógłbym takie gniazdko zamontować. Nie miałem dostępu do garażu, nie miałem garażu z gniazdkiem, więc musiałem sobie radzić na swój sposób. No i o ile w 2020 roku, kiedy swoją przygodę z elektrykami zaczynałem, to było w miarę proste, ale oczywiście też wymagające jakiegoś poświęcenia czasu. No bo dla mieszkańca bloku, który kompletnie nie ma dostępu do gniazdka czy do garażu w okolicy swojego miejsca zamieszkania, będzie to zawsze poświęcenie czasu, często codziennie, tylko po to, żeby samochód swój naładować. Zależnie oczywiście od tego, ile jeździcie. W moim przypadku było to tak, że jeździłem po prostu na zakupy do marketu, który ładowarkę postawił dokładnie, praktycznie w tym samym momencie, kiedy ja kupiłem Ionika. Wtedy też jedna z niemieckich sieci postawiła w moim mieście ładowarkę. A że wtedy było tak, że tych elektryków było naprawdę niewiele, no to można było sobie pozwolić na to, że podjeżdżało się tam i generalnie zawsze ta ładowarka prawie zawsze była wolna. W tej chwili wygląda to niestety inaczej i te ładowarki bezpłatne pod marketami są zajęte bardzo często przez, w moim mieście przynajmniej, zajęte przez firmy kurierskie, przez auta firm kurierskich czy kurierów, bo to chyba są samochody też leasingowane przez samych kurierów. W każdym razie te auta tam stoją po kilka godzin, ładując się od zera do pełna. Ja rozumiem, że ci kurierzy oszczędzają tutaj i szukają oszczędności w biznesie, natomiast no nie do tego te ładowarki tam służą. No jak kiedyś też te ładowarki to były 50-tki i jak się podjechało takim Hyundaiem Ionikiem, no to maksymalnie po pół godziny się trzeba było odpiąć, bo to auto już było naładowane. No tak tutaj teraz są te ładowarki ograniczone do 20 kW i te auta stoją przez kilka dobrych godzin i tak jak mówię, ładują się od zera do pełna. I generalnie te ładowarki są teraz zablokowane, więc nie liczcie na to, że kupicie elektryka i będziecie jeździć w 100% za darmo, bo tak nie jest. Naprawdę teraz to się stało polowaniem, ja bym to nazwał polowaniem na ładowarkę, bo no nie da się już podjechać i trafić na wolny kabel, z reguły będzie on już zajęty. Tak po prostu jest. Tych elektryków narosło na naszych drogach, jest tego już bardzo dużo, a tych ładowarek darmowych jest naprawdę niewiele. I ja w ogóle nie liczę na to, że chciałbym ładować się za darmo. Nigdy tego nie zakładałem. Oczywiście był to fajny dodatek na początku, że można było za darmo się ładować, no ale liczyłem się z tym od samego początku, że później będę za te ładowania płacił. No i rzeczywiście tak było. Jak już zaczęły się te zatory, bo tak mogę to nazwać, zatory pod ładowarką darmową, przestałem jeździć do tego marketu po prostu. Przestałem tam kupować. I przestałem tam ładować samochód. Było to o tyle fajne, że zakupy i tak trzeba zrobić. Może nie codziennie, ale co drugi, co trzeci dzień. I ja nie marnowałem wtedy tego czasu na to, żeby tylko naładować samochód. No bo robiłem te zakupy i rzeczywiście auto w tym czasie się ładowało. Ale później, kiedy już nie było dostępu do tych darmowych ładowarek, no to trzeba było jeździć na ładowarki płatne. No i po pierwsze zacząłem za to ładowanie już płacić, a po drugie dodatkowo spędzałem czas siedząc w samochodzie. Oczywiście ja sobie radziłem w ten sposób, że zamiast pisać maile gdzieś tam z domu, pisałem sobie maile z samochodu, więc dla mnie jakiegoś wielkiego jakiejś wielkiej różnicy to nie robiło,
ale jednak fajniej jest spędzić czas w domu z rodziną niż siedzieć gdzieś tam pół godziny czy 40 minut na ładowarce. No i musicie się z tym liczyć. Jeżeli mieszkacie w bloku, nie macie dostępu do żadnego prądu w okolicy swojego miejsca zamieszkania, to po prostu będziecie poświęcali ten czas na ładowanie samochodu elektrycznego. I o ile jest to fajne na samym początku, bo jest to jakiś tam bajer, o tyle później staje się już to problemem. I staje się już uciążliwe bardzo szybko, po miesiącu zaczynacie kląć. Jeżeli macie możliwość dogadania się z pracodawcą, tutaj kwestia jeszcze legalności oczywiście tego, ale powiedzmy dogadujecie się jakoś z pracodawcą, że macie możliwość tam u niego ładowania, po prostu nawet ze zwykłego gniazdka, no to super, bo to wtedy załatwia Wam temat, stoicie 8 godzin w pracy, parkujecie, w tym czasie auto się ładuje i generalnie na taki codzienny użytek w zupełności to wystarcza. Natomiast jeżeli się nie dogadacie z pracodawcą, no to wracamy do punktu wyjścia. Jesteście skazani na ładowarki płatne i na marnowanie czasu dodatkowo na to, żeby tylko ten samochód naładować. No nie jest to tak jak tankowanie auta spalinowego, że trwa to 5 minut i wystarcza na dość sporą ilość kilometrów. W przypadku elektryków no ten zasięg jest ograniczony, to wszyscy wiemy. I no, wymaga po prostu czasu, żeby ten samochód jakoś tam sensownie naładować. Dla osób, które mają wydzielone miejsce czy wykupione miejsce na przykład w takim garażu podziemnym, sprawa jest troszeczkę prostsza, ale tylko troszeczkę, no bo jest konieczność dogadania się ze wspólnotą, zrobienia jakiegoś tam audytu, ekspertyzy. Są firmy, które konkretnie zajmują się tym, żeby takie miejsce, punkt ładowania, czy założenie wallboxa, czy po prostu założenie samego gniazda do tego, żebyście mogli tam podłączyć swoją tą cegłę, czy VSE, fachowo mówiąc, ten zasilacz do ładowania samochodu, żebyście mogli to podłączyć, no to firmy są takie, które się tym zajmują. Natomiast kosztuje to niestety pieniądze, bo ten audyt, ta ekspertyza, wspólnota nie będzie chciała tych kosztów pokryć, będziecie musieli pokryć to sami. I dodatkowo wziąć odpowiedzialność, bo wspólnota czy spółdzielnia podsunie Wam papier, żebyście wzięli odpowiedzialność za to, w razie gdyby coś się zapaliło, albo coś się uszkodziło z tej instalacji, albo no, zapali się samochód na przykład, chociaż zapalić to się może każdy samochód, nie tylko elektryczny, ale gdyby coś takiego się stało, no to wtedy, żeby wziąć odpowiedzialność oczywiście za całe mienie, które w tym garażu podziemnym będzie, no i wszystko, co się tam uszkodzi dodatkowo, więc musicie się dobrze wtedy ubezpieczyć, żeby mieć pewność i spać spokojnie, że w razie czego ubezpieczalnia pokryje te szkody. No i jest to też jakaś tam upierdliwość, bo to wszystko trwa. Załatwienie takiego gniazdka to będzie trwało. Niestety nie jest jeszcze tak, że kupujecie mieszkanie od dewelopera i deweloper daje opcję taką: możesz sobie kupić to miejsce z punktem ładowania od razu, z wallboxem. Szkoda, że nie robią czegoś takiego. Ja jeszcze się z tym nie spotkałem. Jeżeli ktoś coś takiego widział, to dajcie znać w komentarzach, bo no ja nie widziałem, a zrobiłem taki mały research, czy deweloperzy sprzedający mieszkania w blokach, czy takie coś, taką możliwość dają. Idealnie, jeżeli macie garaż. Jeżeli macie garaż z dostępem, znaczy z gniazdkiem po prostu, czyli z dostępem do jakiegoś prądu, no to już jest super, bo tak naprawdę możecie ładować swój samochód. Oczywiście, jeżeli ta instalacja na to pozwala, nie jest to jakaś stara instalacja na aluminium, tylko jest to w miarę świeża instalacja, to możecie rzeczywiście ten samochód spokojnie ładować, tak jak mieszkaniec domu, bo ja na przykład w tej chwili jeszcze nie mam wallboxa u siebie w domu. Korzystam ze zwykłego gniazda, które mam na zewnątrz. Takie gniazdo ono chyba jest do 16 amperów, ale ja ładuję po prostu 8 amperów. I mam ograniczone to w samochodzie, że auto nie wciąga więcej jak natężenia większego jak 8 amperów. Dzięki temu wiem, że się nic nie grzeje i sprawdziłem to, że się nic nie grzeje i że będzie to bezpieczne. I przez kilkanaście godzin tak naprawdę ten samochód może być podłączony. Dla mnie ta prędkość ładowania przy 8 amperach jest w zupełności wystarczająca.
bo przez taką noc jestem w stanie naładować ponad 20% i mi to w zupełności wystarcza. Mam na myśli noc, czyli przyjeżdżam po pracy, po zakupach, powiedzmy wieczorem do domu, podłączam samochód i rano wyjeżdżam tam koło przed 8, no to z reguły mam już około 20-20 kilku procent naładowane. Tak najczęściej to w moim przypadku wygląda. I się sprawdza. Więc jeżeli ktoś ma garaż z po prostu jedną fazą, 230 V, to Wam w większości przypadków w zupełności wystarczy do codziennego użytku. A jeżeli Wam zabraknie, no to po prostu jest ten minus, że trzeba podjechać gdzieś na płatną stację ładowania. I tyle. Więc to jest ta trzecia, najfajniejsza opcja, jeżeli mieszkasz w bloku i masz dostęp do garażu. Super. Myślę, że to jest tak naprawdę tyle, co chciałem Wam dzisiaj powiedzieć. No, jeżeli ktoś naprawdę bardzo chce jeździć elektrykiem, to po prostu licz się z tym, że poświęcisz ten czas. Ja bym nazwał to, że zmarnujesz ten czas, ale jeżeli lubisz siedzieć poza domem, masz co robić poza domem, możesz sobie pisać na przykład tak jak ja te maile wtedy pisałem poza domem, to super, spoko. Natomiast nie wiem, czy dzisiaj, dalej mieszkając w bloku, decydowałbym się na samochód elektryczny, nie mając możliwości nigdzie indziej się ładować, tylko na płatnych ładowarkach, przy tych stawkach, które są teraz za ładowania, no bo są to stawki minimum 2,10 zł, z tego co widziałem przy Greenwayu. Chyba że mowa o Tesli i masz blisko Supercharger, to jeszcze ok, czyli mieszkasz w Katowicach, w Radomiu, mieszkasz w Ząbkach i gdzieś tam mieszkasz w bloku, kupujesz Teslę, masz blisko Supercharger Tesli, no to te ładowania kosztują poniżej 2 zł. Jeszcze jest akceptowalne. Natomiast normalnie już musicie się liczyć z tym, że musicie kupić jakiś abonament, na przykład powiedzmy w Greenwayu za 100 zł. I tam jest chyba 2,10 w tej chwili stawka za kilowatogodzinę, żeby móc się ładować na tych szybkich, płatnych ładowarkach. No i przy takim bardzo oszczędnym Hyundai Ioniku, który powiedzmy średnio zużywa 15 kWh, no to macie około 30 kilku złotych za 100 km. No to już bardziej chyba jest sens brać jakąś oszczędną hybrydę, tak mi się wydaje. Dla mieszkańca bloku będzie to lepsze, bo nie będzie poświęcał tego czasu na ładowanie co drugi, co trzeci dzień, a czasem niektórzy codziennie na tych płatnych ładowarkach. I kosztowo chyba wyjdzie to też mimo wszystko lepiej, bo taka hybryda może się okazać tańsza w zakupie od elektryka. To musicie sobie też policzyć, rozważyć. Ja ze swojej perspektywy, tak jak mówię, chyba już bym się nie decydował na zakup elektryka. Wtedy to była inna bajka, bo wtedy jak zaczynałem swoją przygodę, to były te darmowe ładowarki i to rekompensowało to, że ten czas się poświęcało, ale to ładowanie było za darmo i rzeczywiście te kilometry, które się pokonywało, te wycieczki, które się robiło, one wychodziły tak naprawdę za zero, za free. I to było super, ale to już się skończyło, tak jak mówię, także... No to tyle, co chciałem Wam dzisiaj przekazać. Dajcie znać, proszę, jeżeli Wam się to podoba, czy nie podoba. Ja jestem otwarty tutaj też na jakąś krytykę. Także jeżeli macie uwagi, a mam nadzieję, że nie macie, ale jeżeli macie, to piszcie w komentarzach, proszę, co byście dodali, co byście zmienili. Jeżeli Wy macie jakieś spostrzeżenia na temat tutaj mieszkańca bloku i jednocześnie kierowcy czy właściciela samochodu elektrycznego, to proszę piszcie. To tyle. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć.